Połączone prezydenckie rady do spraw rolnictwa i środowiska dyskutowały o skutkach unijnego Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa. Rolnicy, naukowcy i eksperci z różnych dziedzin spotkali się w Belwederze. Zielony Ład przewiduje m.in. radykalne ograniczenie nawożenia, odłogowanie części gruntów rolnych, a także zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. To doprowadzi do zmniejszenia produkcji żywności w Polsce, mówi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący prezydenckiej rady do spraw rolnictwa. Konsekwencje dla rynku żywności w Europie będą oczywiste. Drożyzna, to co w tej chwili mamy na rynku, to jest przedsmak może tego, co będzie nas czekało kiedyś w przyszłości po wprowadzeniu Zielonego Ładu, ale jednocześnie presja na import żywności z innych obszarów świata, z innych kontynentów, gdzie normy europejskie w żaden sposób nie są przestrzegane. Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55 może mieć wpływ również na hodowlę zwierząt w Polsce. Unia próbuje wymusić redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa, mówi Paweł Sałek, doradca głowy państwa oraz szef prezydenckiej rady do spraw środowiska, energii i zasobów naturalnych. Być może to się do tego sprowadzi, że będziemy zmuszeni do tego, ażeby ilość krów mlecznych czy trzody chlewnej była w Polsce zmniejszona. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania rolnictwa jako przecież też wiodącego sektora eksportowego. Zielony Ład jest również zagrożeniem dla lasów państwowych, które są unikatem w skali europejskiej. No w tym momencie, jeśli te zapisy by doszły i były zrealizowane, to doprowadzi to do ruiny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ponieważ gdzieś około 2 milionów hektarów trzeba wyłączyć z użytkowania. Konkluzje i rekomendacje ze spotkania zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz rządowi.